Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Lublinie Janusza P, byłego parlamentarzystę Platformy Obywatelskiej. Taką informację przekazuje Centralne Biuro Antykorupcyjne na swojej platformie X. Jak czytamy na na Platformie X. Dzisiaj rano agenci CBA zatrzymali w Lublinie Janusza P. i Przemysława B. oraz w Biłgoraju Zbigniewa B. Śledztwo prowadzone wspólnie z władzami zamiejscowymi Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczy uzasadnionego podejrzenia oszustwa znacznej wartości określonego w artykule 286 i artykule 294 kodeksu karnego. A już teraz czas na rozmowę. Publicysta. Jacek Karnowski. Dzień dobry. Ze mną w studio. Panie redaktorze, na gorąco, gdybyśmy mogli tę sprawę skomentować. Co wiemy o tej sprawie na ten moment? Wiemy też, że Janusz P, były poseł platformy obywatelskiej, w ostatnim czasie zajmował się branżą alkoholową. Tak, rzeczywiście, no to jest taka saga, która ciągnie się już kilka lat tak naprawdę. Olbrzymie długi, sięgające 400 milionów złotych, a może nawet więcej. I takie rolowanie problemu. Uruchamianie przedsięwzięć kolejnych w różnych odsłonach, różnych manufaktur, tak zwanych manufaktur, browarów, ściąganie inwestorów tym nimbem człowieka sukcesu, intelektualisty, który odnosi sukcesy w biznesie. No i długi, 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 kolejne ugody czy propozycje ugód coraz bardziej no, takie kompromitujące, coraz bardziej obciążające, ucieczka do przodu, oszukiwanie inwestorów. No już chyba nie było wyjścia. Znaczy, można zapytać, dlaczego tak późno zatrzymano tego człowieka Janusza Palikota. Myślę, że możemy używać nazwiska, no, no nie, 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 nie ma co popadać w jakąś, prawda, już paranoję, no to życie publiczne no, jest, jest, wymaga pewnej jasności. No było, było chyba koniecznością, no bo to są już tysiące ludzi poszkodowanych, którzy powierzyli swoje pieniądze, liczyli na zyski. A zostali po prostu z niczym. No, czy To był człowiek, który na tym biznesie widocznie się po prostu nie znał. Znaczy, albo były to piramidy, które, które miały taki cel, żeby rolować ten problem, kolejne odsłony biznesu, a później prawda, ucieczka do przodu i korzystanie z takiego, z takiego nimbu. Może liczył na osłonę polityczną, no jeżeli liczył, to na razie się zawodzi. Wiele osób zostało oszukanych. Te informacje wielokrotnie opinia publiczna przekazywała. Jaki będzie dalszy los i bieg tej sprawy? No bo tutaj mamy na razie dwa artykuły 286 i 294, dwa artykuły kodeksu karnego. Zatrzymanie i zarzuty dla byłego parlamentarzysty Janusza P. No ale jaki może być dalszy bieg tej sprawy? No bo tutaj jest grono osób, które jednak przeciwko, przeciwko panu Januszowi P zeznaje. No ja myślę, że tutaj powinien być jednak areszt. No jeżeli wsadza się do aresztu księdza Michała Olszewskiego za to, że miał coś nie tak w statucie, zdaniem... Prokuratury, chociaż pan Owsiak też nie ma tego zapisu o pomocy powodzianom, ma pomaga, czyli jak trzeba, to to nie przeszkadza. Na przykład PZU ma swoją fundację, która ma wpisane ma konkretne wpisane. informacje, by a pomagać przekazuje powodzianom, Owsiakowi. A przekazuje owsiakowi tak. tak, no ale to, to jest jednak strata, to jest jednak kwestia narażenia na szkodę na kilkaset milionów złotych. No Poza tym jest to człowiek, który ma relacje międzynarodowe, który miał jakieś przedsięwzięcia za granicą, więc tu ryzyko ucieczki jest bardzo duże. Powinien mieć postawione zarzuty i powinien wreszcie czekać na proces. No, bo jednak wpędzenie tak wielu ludzi w tak poważne kłopoty no wymaga, wymaga kary. Wiemy, że to są 4000 tysiące osób, u których ta suma zadłużenia wynosi prawie 400 milionów złotych. Osoby prywatne, ale także na no, osoby prywatne, ale, ale są wśród tych osób prywatnych na przykład znani sportowcy. Jedna z polskich narciarek miała zainwestować 800 tysięcy złotych. No to widać, jak to, jak to działa, to, 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 to medialno-biznesowe, prawda, ta medialno-biznesowa karuzela, że jakaś znana twarz i ludzie lgną, nie sprawdzą obietnice, no Palikot jest takim człowiekiem, który myślę potrafił czarować jakieś kolacyjki, spotkania, wizje, trochę żargonu biznesowego i ci ludzie ładowali tam te swoje oszczędności życia. No jednocześnie mówimy nie tylko o biznesmenie, pamiętajmy, ale także o byłym polityku, który w mojej ocenie bardzo dużo zła uczynił w polskim życiu publicznym. No, był tym taranem, który w, tej, w tym przemyśle pogardy wymierzonym w Lecha Kaczyńskiego odgrywał niebagatelną rolę, czołową rolę. Robił to z przyzwolenia Donalda Tuska, ówczesnego premiera. Tutaj nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. No teraz za rządów Tuska został zatrzymany przez CBA, ale są takie sprawy, w których nawet Donald Tusk nie pomoże, bo jak jest 400 milionów, rozpędzone śledztwo, no to on musiałby, premier musiałby, gdyby chciał chronić, no musiałby już tak ordynarnie pokazać nepotyzm, że że to się nie opłaca, to no, tym bardziej, że pozycja Palikota, polityczna pozycja Palikota dzisiaj jest bliska zeru. Zwłaszcza, że Janusz, Palik Janusz P. Eee, niejako zrobił taki ruch odwrotny, bo przecież pamiętamy, że założył ruch Janusza P. Zobaczmy... Tak, tak z tym, że ten ruch Palikota był taką przybudówką. Znaczy ta scena trzeciej RP, ona potrafi z siebie wy, 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 wypuścić jakieś wypustki, Teraz mamy Polskę 2050, wtedy był ruch palikota. No za bardzo nowoczesna była, za bardzo się na to nie nabierajmy. No to jest pewne rozpisanie ról, przejmowanie jakichś elektoratów, które mogłyby wzmocnić tę realną opozycję. To jest dużo bardziej złożone. To postawmy zatem tutaj kropkę. Bardzo dziękuję za dziękuję. tę rozmowę. Jacek Karnowski, publicysta, Tygodnik Sieci. Zobaczmy jeszcze na komentarze, bo pojawiają się w mediach społecznościowych komentarze do tej sprawy. Jan Śpiewak na swojej platformie X wskazał. Mamy to. Po kilkunastu miesiącach naszych starań i licznych zawiadomień do prokuratury. Janusz P. zatrzymany przez CBA. Teraz czas na resztę alkopatusów, którzy okradali Polaków na miliony.